Nadeszła ta chwila, kiedy postanowiłyśmy razem obejrzeć i zareagować na sceny z 11 odcinka 90 Day Fiancé. Przeanalizujemy sobie wspólnie to, co zostało tam powiedziane w kontekście kulturowym i religijnym. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Yeah, I love it. I moved to Jordan over a week ago and things started off on the wrong foot. All right, let's go. But I realized that there are some things that I need to learn about the culture to make this relationship work. Pierwsza scena rozgrywa się w miejscu zwanym Wasat al-Balad, który jest po prostu starym miastem w Ammanie. Swoją drogą uwielbiam tam przychodzić, bo na starówce można znaleźć dosłownie wszystko. To taki jordański eBay. Ale tam jest ładnie, podoba mi się. Today we're going to one of the mosques so that he can show me a little bit more about his religion. I'm excited. It's so nice. I wanted to show up wearing a hijab because I want him to know that I'm taking it serious and that I do respect him. Ja ogólnie nie zgadzam się z tym, że ona zakłada hijab tylko i wyłącznie dla niego. Dlaczego? Bo on to odczyta zupełnie inaczej i dla niego będzie to oznaczało, że zostanie muzułmanką. Dodam jeszcze, że w Jordanii, a już szczególnie w Ammanie, jest mnóstwo kobiet, które nie zakrywają się zgodnie z wymogami religijnymi. Ba, w samej Jordanii są wyznawcy różnych religii, dlatego to nie jest jakieś nienaturalne widzieć kobiety bez nakrycia religijnego. I consider myself a religious person. Skierowali swe kroki do meczetu Grand Husseini, który swoją drogą jest jednym z moich ulubionych meczetów. I bardzo lubię do niego chodzić, kiedy właśnie jestem na zakupach w Wasat al-Balad. Dla niewtajemniczonych dodam, że meczet podzielony jest na sekcję męską i damską, dlatego Jazan poszedł w swoją stronę, a Britney poszła do sekcji damskiej. Dam wam jeszcze taką wskazówkę. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli w planach odwiedzić Jordanię, to omijajcie rejon Grand Husseini w piątki koło południa, bo często zdarza się tak, że po piątkowej modlitwie, Dżuma, przed meczetem odbywają się protesty. I mean, I grew up Catholic, but today I just identify as spiritual. The thing I believe most in is faith, and what you put out into the world, you'll receive it back. And manifestation and positive affirmations. That's really, really what I believe in. W tym momencie Britney musiała założyć strój modlitewny odpowiedni do meczetu, ale w tym samym czasie miała już na sobie hijab i była ubrana w długą sukienkę. I nie poszła do tego meczetu się pomodlić, tylko w odwiedziny, zobaczyć jak to wszystko wygląda w środku. W pewnym momencie pokazali ją w ujęciu, gdzie również czytała Koran. Tylko że ona nie potrafi czytać po arabsku, więc może szukała w nim obrazków. We saw her day 40 this day. Really? Yeah, it's I'm so happy. I really enjoyed the mosque. You love it? Mm-hmm. I want to show you how we wash before pray. Mm-hmm. Jazan is so excited when he's teaching me about Islam. Jazan już wielokrotnie pokazał nam, że nie jest jakimś szczególnym orłem z języka angielskiego, więc żeby pokazać i opowiedzieć jej coś o obmyciu rytualnym zwanym wudu, które muzułmanie wykonują przed modlitwami, musiał aż wydrukować sobie ściągawkę. Dla pewnego kontekstu, muzułmanie przystępując do każdej z pięciu modlitw muszą być w stanie czystości rytualnej, czyli muszą wykonać wudu. Bez wudu modlitwa jest nieważna. He's happy to see me coming in with an open heart and open mind. First, we wash hands. Wudu wykonujemy w kilku krokach. Najpierw myjemy dłonie, później płuczemy usta, wypłukujemy także nos,
czego nie pokazali w ujęciu, więc nie wiemy, czy to zrobili, czy nie, czy zostało to pominięte. Później przemywamy twarz wodą. Następnie myjemy prawe ramię do łokcia, lewe ramię do łokcia. Przemywamy również czubek głowy, małżowinę uszną z przodu i z tyłu. A już po tym wszystkim stopy. Najpierw prawą, potem lewą. Wudu jest unieważnione w momencie, kiedy między innymi korzystamy z toalety, nosimy makijaż wodoodporny lub lakier na paznokciach. أول إشي علمت كيف البني آدم بغسل خمس مرات في اليوم قبل الصلاة عشان يكون في قمة الطهارة. You wash your mouth and you wash your face. My lashes are gonna get wet, but for you. Jazan pokazuje krok po kroku obmycie, ale nie poprzedził tego żadnym wstępem. Dlaczego to się robi? Nie. Chodź. Nauczę cię, jak się myje, bez poprzedzenia tego jakąkolwiek nauką. I tyle. A Britney nadal daje mu złe sygnały, bo zauważcie, że mówi w tym momencie I'm doing this for you. Ona, naśladując go w tym, co robi krok po kroku, myśli, że tym sposobem pokazuje mu, że akceptuje i szanuje zarówno jego kulturę, jak i religię. I ta chwila dla niej jest romantyczna, bo robią coś razem. A on z kolei odbiera to jako sygnał, że ona chce być muzułmanką. That's good? Yeah. Okay, perfect. And again, got two. Oh. Oh my gosh. Yeah, I know. Oh God. That would be so funny for me to wash my face 5 times a day. I can't imagine to have to put on a beautiful face and then wipe it all off. Okay. Mm-mm. What? To a mosque a few days ago. And I've been learning a lot about Islam and Yazan's culture. And I'm just so happy that things are in a better place now. Po pierwsze, ciekawostka. Yazan i Britney spotykają się przed kafejką Afra, która też jest w Wasat al-Balad. Jest to dosyć znana kafejka, która umieszczona jest w strategicznym miejscu pomiędzy najsłynniejszą restauracją serwującą falafele, czyli Hashem, i najsłynniejszą cukiernią, która specjalizuje się w knafę, czyli Habiba. You like this? Yeah. Mm. It's cute. Ona dzień dobry, Shay. Shay. Shukra. Love. W kafejce pokazuje, jak Yazan odebrał podejście Britney do islamu. On wręcz oczekuje od niej, że ona przyjmie islam i jego wartości tak po prostu, z sekundy na sekundę. I hope like to be Muslim. I know. For me. I am thinking about it. Yeah, you must be thinking like to send me your answer like faster. I'm thinking about it. You said you want me to think about it. I'm thinking about it. Okay, like you have 3 days. It's okay. Damn! Fakt, że Yazan nakłada 3-dniową ramę czasową na to, aby Britney przeszła na islam, jest najmniej muzułmańskim podejściem, z jakim kiedykolwiek się spotkałam. Ponieważ w religii nie ma przymusu i Koran o tym mówi. I don't wish you well. So why are you trying to give me 3 days? Because I have a lot to work. I must to know what I must do. Okay. You know? ضروري انه اعرف جوابها عشان اعرف شو بدي احكي لاهلي. إذا هي ما بدها تأسلم ما رح نتجوز يعني بدي أشوف حياتي. I told you I want to be with you and I want to live here, so. Looking babe, if you want to marry me, you must be Muslim. What the f*** are you talking about right now? You should have said that when we first met, not now. You did not say. You need to be Muslim. Not you, not you. My wife. Ja nie rozumiem tego typa. Niby mówię po angielsku, niby ja rozumiem, ale nie rozumiem.
Britney mówi Jazanowi, że on ją zmusza do podjęcia szybkiej decyzji i chce, aby została muzułmanką. Jazan w tej chwili mówi takie słowa: not you, not you, my wife. No to czyli kto? Która żona? Jaka żona? O co chodzi, typie? Nie rozumiem cię, naprawdę. When we first got together, he acted like none of these things were really a problem. And then once I really moved here, he's been putting a lot of pressure on me to convert to Islam. And this is not what was promised to me. Look, you have a Quran. You reading anything? No. This is bull. To, że ma się Koran, nie oznacza, że będzie się go rozumiało. Even? Yep. He's pissing me the off with it. That's 3 days pissing me off. That's something he should have said before I got here. Not now. I felt like things were getting too heated. So I decided I would take a step out and try to recollect myself so that things wouldn't get in a worse position between us. Listen, I understand what your family is expecting and what you want, but I'm not open. Domi, ja się skupić nie mogę na tym, co oni mówią. Też patrzysz cały czas na sygnety Jazana? Według ciebie, co stanie się w następnych odcinkach? No, uważam, że będzie to samo. Teraz Jazan mówi, że Britney ma tyle czasu, ile potrzebuje, ale już w następnym odcinku pewnie powie: babe, masz 3 dni. Ewentualna drama z rodzicami. Tak. Zajawka z następnego odcinka pokazuje, że nastąpi spotkanie Jazana, ojca Jazana i wujka. Skoro wujek i ojciec rozmawiali już raz, bo o tym była mowa w tym odcinku i nie dało to żadnego skutku, to nie rozumiem, jaki jest cel tego ponownego spotkania. Prawdopodobnie tego wszystkiego dowiemy się już wkrótce, w następnym odcinku, do którego również zrobimy naszą reakcję. Dlatego jeśli spodobał Ci się nasz odcinek z reakcją na żywo, zostaw łapkę, podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy lub zasubskrybuj nasz kanał. A tymczasem, Borem Lasem, do usłyszenia! Pa!